I zmieniamy temat. Już pod koniec września zostaną ogłoszeni laureaci konkursu Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. Jest to największy konkurs w branży budowlanej w Polsce, który ma na celu wyłonienie najlepszych realizacji i modernizacji budynków z ostatnich lat. Jednym z nich jest Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie, gdzie jest Dominik Masierak i jego gość. Trwa 27. już edycja największego konkursu branży budowlanej w naszym kraju. Konkurs Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku. To jest coś, co wygrać chce każdy uczestniczący właśnie w tej branży w naszym kraju. Z nami dyrektor konkursu, pan Robert Plewiński. Dzień dobry, panie dyrektorze. Bardzo miło, dzień dobry, witam widzów i pana. Panie dyrektorze, kolejna już edycja konkursu, kolejne budowle zwiedzacie, oceniacie, na czym to wszystko polega? Czy są już jacyś faworyci? O faworytach to nie mi tutaj mówić, to jest troszeczkę za wcześnie. Ogłoszenie wyników odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie 27 września, także do tego czasu będziemy musieli poczekać. Trwają prace jury konkursu. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych realizacji budowlanych i modernizacji spośród tych z ostatnich lat. W konkursie startowało 530 obiektów w pierwszym etapie. W finale jury wizytuje 91 obiektów w różnych kategoriach. Są to kategorie od obiektów zabytkowych po obiekty ochrony środowiska, czy oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, zbiorniki olbrzymie retencyjne, jak też są również rozwiązania drogowe i tak jak tutaj dzisiaj domy pomocy społecznej, domy dziecka. To są inicjatywy i budowy, które najbardziej zależy nam, żeby pokazać tego typu obiekty, które mają wartość społeczną. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Drodzy Państwo, czekamy zatem na ogłoszenie wyników tego konkursu. Tak jak usłyszeliśmy, to wydarzy się pod koniec września. Wtedy poznamy te inwestycje, które zyskają miano modernizacji roku, a także budowy XXI wieku.